chcielibyśmy przy tej okazji pokazać i przypomnieć jedną podstawową zasadę. Przyczyną biedy Polaków, przyczyną niskich zarobków Polaków jest chciwość, pazerność polityków. Ci sami politycy, którzy teraz obiecują 12, 15, mniejsza o kwotę złotych, to są ludzie, którzy tym Polakom, którzy najmniej zarabiają, tym Polakom, którzy są najbiedniejsi, tym Polakom, którzy z jednej strony pracują, z drugiej strony kwalifikują się na pomoc społeczną, na uzyskiwanie różnego rodzaju zasiłków pomocy społecznej, oni zabierają tym najmniej zarabiającym Polakom bardzo duże pieniądze. I chcieliśmy przypomnieć kilka faktów. Fakt pierwszy to jest fakt, który jest za moimi plecami. Są dwie liczby. 1850 zł to jest ta pensja minimalna, która ma obowiązywać w przyszłym roku i ona w przybliżeniu, w podzieleniu na stawki godzinowe jest już tym, co obiecują Polakom politycy, czyli to jest około 12 zł za godzinę. Ale pracodawca, żeby dać tą pensję minimalną ze składkami, które płaci pracodawca, musi dla każdego Polaka dać 2231 zł. Tyle wynosi prawdziwa pensja minimalna, nie ta, którą mamy na umowie, tylko tą, którą płaci Polakowi zarabiającemu w oparciu o umowę o pracę pracodawca. Poproszę kolejny slajd. I to jest liczba, o której bardzo często zapominamy. To jest liczba, która właśnie pokazuje, że przyczyną biedy Polaków, zwłaszcza tych najbiedniejszych, jest zła polityka gospodarcza i chciwość polityków. Szanowni Państwo, każdy Polak, który zarabia pensję minimalną, te 1850 zł, które było na kolejnym slajdzie i ponad 2000, czyli realnie, jemu na rękę z tych prawie 2300 zostaje tylko 1355 zł. Z tego, co ma na swojej umowie, aż 875 zł zabierają politycy przez podatek dochodowy od osób fizycznych i różnego rodzaju składki obciążające pracę. Ci politycy, którzy chcą, by Polacy mieli na papierze 12 albo 15 zł, jednocześnie głosowali za przepisami prawa, które sprawiają, że najmniej zarabiającemu Polakowi aż 875 zł jest zabierane. Pokażmy kolejny slajd. To jest propozycja partii Korwin. My uważamy, że najgorsze podatki, które uderzają zwłaszcza w najbiedniejszych, to są podatki obciążające pracę. Uważamy, że inne podatki, nie ma dobrych podatków. I wiadomo, że są dwie rzeczy w życiu każdego człowieka nieuniknione, to jest śmierć i podatki, ale są podatki złe i są podatki gorsze. Najgorsze podatki to są podatki obciążające pracę. To są składki i podatki obciążające pracę. Dlaczego? Bo jak coś opodatkujemy, to jest tego mniej. Opodatkujemy kapitał, jest mniej kapitału. Opodatkujemy konsumpcję, jest mniejsza konsumpcja, bo ludziom mniej pieniędzy zostaje na życie. Opodatkujemy pracę, jest mniej pracy. I to jest nasza filozofia podatkowa, dlatego my uważamy, że praca, zwłaszcza tych osób najmniej zarabiających, powinna być wolna od danin publicznych i jeżeli ktoś zarabia 2000, powinien dostać 2000. Jak zarabia 1800, powinien dostać 1800. Później będzie płacił i tak podatki, tak jak w chwili obecnej, bo później będzie jeszcze płacił VAT, będzie płacił akcyzę, będzie we wszystkich produktach, które kupuje, we wszystkich usługach, które kupuje, płacił podatki. Nasze hasło, tutaj chcieliśmy pokazać porównanie, gdy Platforma i Prawo i Sprawiedliwość obiecują Polakom 12 zł, to tak naprawdę obiecują im 8,77 zł na rękę po podatkach, które ci ludzie zapłacą. W chwili obecnej proponowanie Polakom 12 zł pensji minimalnej stawki godzinowej, to jest proponowanie podwyżek o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy względem tego prawa, które już jest uchwalone, ale jednocześnie to jest utrzymywanie patologii, w ramach której najbiedniejsi tak dużą część z tych 12 zł będą musieli zapłacić w składkach i podatkach. W przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej to jest trochę więcej. Jakby obiecali po 50 zł, po 100 zł, to oczywiście byłoby jeszcze więcej, ale chcemy pokazać, jak wygląda prawda o tych pięknych obietnicach 12 zł, 15 zł. To jest 8,77, 10,87. W kraju, w którym są niskie i proste podatki dla małych przedsiębiorstw, firm rodzinnych, w kraju, w którym są niskie koszta pracy, w takim kraju można budować dobrobyt, w takim kraju ludzie mogą dobrze i godnie żyć. To jest zestawienie roczne, ile zarobi osoba, która w przyszłym roku będzie miała pensję minimalną.
1850 zł miesięcznie, 12 miesięcy, są 22 200. Z tego państwo zabierze w formie składek 5931 zł i zostanie tylko 16 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, tak mało zarabiającym ludziom nie można zabierać pieniędzy i to jest nasze hasło. Nie zabierajmy pieniędzy Polakom, nie będziemy musieli im pomagać. Państwo polskie najpierw zabiera wam pieniądze, później mówi, że wam odda.